Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj, słuchajcie, lekcja dla maturzystów. Już kilka osób prosiło mnie w komentarzu, żebym zrobił poradnik, jak napisać skutecznie artykuł na maturze rozszerzonej. Była już lekcja o rozprawce i opiniującej, i plusy, i minusy. Linki wam wrzucę pod koniec tej lekcji, a dzisiaj stricte artykuł. Polecam serdecznie, słuchajcie, ściągnąć z oficjalnej strony rządowej cke.gov.pl informator maturalny o języku angielskim. Nie patrzcie, że tu jest rok 2014-15, bo to dalej obowiązuje. To ma aż 136 stron i słuchajcie, na 22 stronie są właśnie, jest właśnie opis, jakie są kryteria odpowiedzi pisemnej. Poszukamy. Tak, strona 22 kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej na poziomie rozszerzonym. Macie taką tabelę. I uwaga. Aha, i jeszcze odniosę się też na oficjalnej stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej cke.gov.pl. Macie byłe arkusze. Znajdziecie. Ja tu sobie poszukałem język angielski. Matura rozszerzona rok 2019 i popatrzmy, jaki był artykuł. Zwiedziłeś wystawę fotograficzną. Uwaga, ty zwiedziłeś. Masz wyraźnie napisać, że to byłeś ty, która dotyczyła, a i że to była wystawa fotograficzna, a nie na przykład muzeum. Trzymajcie się tematu, bo niektórzy myślą, że zrozumieli, a jednak może nie zrozumieli. Która dotyczyła problemu zaśmiecania środowiska. No i ludzie piszą ogólnie o środowisku, o zanieczyszczeniu, ale tu jest sprecyzowane. Naturalnego plastikiem, ok? Ma się pojawić plastik. Jeśli nie piszesz o plastiku, to nie spełniasz w pełni tematu. Napisz artykuł na temat tej wystawy. Wyraź w swoim artykule, opisz zdjęcie z wystawy, ok? Masz opisać jedno zdjęcie, które wywarło na tobie największe wrażenie. To ma być wyraźnie powiedziane, że to wywarło na mnie wrażenie, największe. Na przykład I was most impressed by jakieś tam zdjęcie. I wyraź swoją opinię na temat skuteczności takich wystaw w walce z tym problemem. Uwaga, tu są ważne dwa elementy. Jeszcze raz, pierwszy element, opisz zdjęcie, a drugie, wyraź swoją opinię na temat skuteczności takich wystaw. To jest bardzo ważne, czyli trzeba wiedzieć, jak czytać polecenie artykułu. I teraz dlaczego? Wracamy do tych kryteriów i zobaczcie. W ogóle na samym początku ma być tytuł, ok? W artykule musi być tytuł. Jeśli nie masz tytułu, tracisz punkty. Jakikolwiek tytuł, ale ma być. Następnie pierwsze wcięcie, ok? Bo my będziemy dzielić pracę na akapity, tak zwane paragrafy, my to mówimy. Więc ile ma być akapitów i paragrafów, czyli ile ma być wcięć? No ja zdecydowanie proponuję zrobić 4 w przypadku artykułu. Czyli pierwszy to jest po prostu wstęp, czyli pierwsze wcięcie, ok? Tu macie podzielone na rozprawkę, artykuł i list. Nas interesuje A, czyli artykuł. Wprowadzenie, czyli ten wstęp, zgodny z tematem, ok? Czyli ma być właśnie ta wystawa, ma być plastik i tak dalej, i tak dalej. Oraz ciekawe, oryginalne, zachęcające do czytania. W ciekawej formie, na przykład pytanie, cytat, ok? Czyli wstęp już musi zachęcić czytelnika do przeczytania. I wtedy dostaniecie z tego 2 punkty. Z tym, że to nie jest 2, że stricte 2, bo potem będzie taka specjalna tabela do wyciągnięcia ostatecznych punktów. Napiszecie nie w pełni, na przykład nie w pełni zgodnie z tematem, poczytajcie to, dostaniecie 1 punkt, a w ogóle nie na temat i tak dalej, albo brak wstępu, macie 0. Tylko tak jak mówię, to są punkty składowe. I teraz popatrzcie, macie właśnie pierwszy element tematu, drugi element tematu i potem podsumowanie, czyli zakończenie. I tu właśnie widać, że powinny być 4 akapity, 4 wcięcia. Czyli jeszcze raz, pierwsze wcięcie zrobiłem na wstęp, drugie wcięcie robię na pierwszy element tematu. I co to jest pierwszy element tematu?
No to jest właśnie to. W swoim artykule opisz zdjęcie z wystawy, które wywarło OK. Czyli w pierwszym akapicie piszę o tym zdjęciu. I wyraźnie piszę, że wywarło to zdjęcie na mnie największe wrażenie. No i ten opis zdjęcia, żeby dostać tutaj składowe dwa punkty, ma być wieloaspektowy, pogłębiony, wsparty przykładami, szczegółowo omówiony. Natomiast jak zrobicie na przykład powierzchownie, no to już macie jeden punkt, a brak albo w ogóle niekomunikatywny, bez sensu, no to dostaniecie zero. Drugi element. Co to jest drugi element w przypadku artykułu? I znowu wracamy. I wyraź swoją opinię na temat skuteczności takich wystaw. OK, uważajcie. W poleceniu w artykule zawsze będą dwa elementy. Napisz to, to, to i to, to, to. I to po prostu piszcie w oddzielnych akapitach zdecydowanie. W przypadku na przykład rozprawki mówiliśmy, pierwszy element to są na przykład tylko plusy. Drugi element to są tylko minusy czegoś tam. I w przypadku rozprawki uczniowie właśnie widzą, że to trzeba napisać w oddzielnych akapitach i z reguły to rozdzielają. Natomiast w przypadku artykułów ludzie jakby nie mają tej świadomości, ok? Jeszcze raz, napiszcie to oddzielnie. Pierwszy element o tym zdjęciu, tej wystawie, drugi o skuteczności. Potem jest podsumowanie, czyli czwarte wcięcie. Zakończenie zgodne z tematem i treścią wypowiedzi. Jeżeli zdający powtarza wstęp, czyni to innymi słowami. Ok, czyli mamy napisane wypracowanie w czterech akapitach plus tytuł, uwaga, pamiętajcie tytuł. Idziemy dalej. Zgodność z poleceniem, elementy formy. I znowu rozprawka, artykuł, list. Patrzymy, co ma być w pierwszym elemencie, co jest oceniane. Wypowiedź jest zatytułowana, to co powiedziałem. I znowu składowy jeden punkt. Nie masz tytułu, już tu masz składowe zero. Kompozycja. Wypowiedź cechuje widoczny zamysł kompozycyjny wyrażający się w funkcjonalnie uzasadnionych proporcjach wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Czyli uwaga, macie uzasadnione proporcje. To też jest, słuchajcie, oceniane, żeby ten wstęp był mniej więcej taki sam jak zakończenie. Czyli powiedzmy, że to jest kartka z wypracowaniem, czyli na przykład jest taki wstęp, na tyle, to na tyle zrób też zakończenie. A w środku wiadomo więcej na rozwinięcie. Ale w tym rozwinięciu, pamiętajcie, są dwa oddzielne akapity na dwa elementy. Jak tak pięknie podzielicie piękne proporcje, znowu składowe jeden. Coś zrobicie źle, już macie zero. Segmentacja. Tekst jest uporządkowany, układ graficzny pracy, podział na akapity jest konsekwentny. Zobaczcie, za co można stracić punkty. Czyli to, co mówiłem, wyraźnie robicie wcięcia. Pierwsze wcięcie, wstęp. Drugie wcięcie, pierwszy element. Trzecie, drugi element i czwarte wcięcie, zakończenie. Ten układ ma być w ogóle czytelny. Ja proponuję, słuchajcie, trzymajcie się pięknie akapitów, z lewej, znaczy marginesów, z lewej strony ładnie praca wyrównana, z prawej strony ładnie wyrównana. Nie róbcie z prawej strony, zwłaszcza jakichś takich zębów. Nie ma żadnych zębów. Jedynie co, to robicie wcięcia z lewej strony na akapity. Co? No i tu macie taką specjalną tabelę, gdzie egzaminator będzie patrzył i wyciągał ostateczne punkty z tych części składowych, bo tak jak mówiłem, to nie jest, że od razu macie 2 i ja sobie dodam 2, 4, 6, dostałem 6 punktów. Nie, to tak nie działa. Następnie spójność i logika. I tu już są gotowe punkty do rozdania. 2 punkty dostaniecie, jeśli wypowiedź zawiera najwyżej 2 usterki w spójności oraz logice, ok? 2 usterki, czyli uważajcie, nie piszemy jakoś bez sensu, że na przykład, nie wiem, nie piszecie nagle, nie wiem, o chlebie, o niebie, to się nie trzyma kupy, czyli błąd w logice już egzaminator podkreśla na przykład na linią falistą, czyli jest błąd logiczny. I macie takie dwie linie, jeżeli będziecie mieć maksymalnie 2, no to wciąż jeszcze macie 2 punkty, a jeżeli już będziecie mieć 3 linie faliste, bo jest od 3 do 5 usterek, no to już macie 1 punkt. 6 linii falistych, już macie 0 punktów. Zakres. Czyli stosujemy piękne struktury, czyli bogactwo językowe. Na moim kanale znajdziecie filmy pod tytułem Bogactwo językowe. Poszukajcie, obejrzyjcie. Szeroki zakres środków językowych i dostajecie piękne 3 punkty. I tu jest odpowiednio mniej, aż do zera. Bardzo ograniczony zakres środków. No i na sam koniec oczywiście
poprawność, nieliczne błędy, liczne, bardzo liczne, do tego jeszcze czy są błędy zapisu, czy nie, z ortografią i interpunkcją. Okej, dzięki. Aha, jeszcze jedna rzecz tutaj chyba zapomniałem powiedzieć. Długość pracy. 180-280 słów. Pamiętajcie, pilnujcie się. Uwierzcie mi, że są ludzie, którzy piszą na 500 słów i od razu 0 punktów składowych z tego. Nie róbcie tego. Ja w ogóle moim uczniom zawsze sugeruję, trzymajcie dolnej granicy. Po co pisać więcej, żeby było większe prawdopodobieństwo zrobienia błędów? Nie, 180 jest naprawdę okej. Okej, dzięki, trzymajcie się, pamiętajcie, piszemy ładnie. Margines z lewej, margines z prawej, równiutko, nie robimy żadnych zębów. Robimy piękne 4 wcięcia, wstęp, 2 elementy w rozwinięciu i na koniec piękne zakończenie. I pamiętajcie, czytajcie 3-4 razy polecenie. To co mówiłem, że to jest wystawa fotograficzna, a nie inna. Że to było zaśmiecanie środowiska, ale właśnie plastikiem. No i ma być, co wywarło na tobie największe wrażenie. Tobie, a nie na przykład na mamie, bo byłem z mamą. Trzymajcie się sensu polecenia. I na koniec wyraź swoją opinię. Twoją opinię, a nie opinię twojego kolegi. Dzięki. Trzymajcie się.